Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Wiesław Zarudzki. Uciekłem z Rosji, aby powiedzieć prawdę o tym kraju i teraz czekam tu w Polsce na ochronę międzynarodową. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o jakości produktów w Polsce i porównać jej z produktami, które mamy w Rosji. I chciałbym zacząć od mięsa. Jakość produktów mięsnych jest natychmiast zauważalna od pierwszych dni po przyjeździe z Rosji do Polski. W Rosji istnieje государственный стандарт, czyli GOST. Po polsku brzmi to jak norma państwowa, czy standard państwowy, coś takiego chyba. Zgodnie z tym standardem produkty muszą mieć określoną jakość, poniżej której nie mogą być produkowane. Ale problem polega na tym, że te standardy są bardzo niskie. Mieszkając w Rosji, możesz pójść do dowolnego sklepu w pobliżu twojego domu i kupić tam na przykład najtańsze kiełbaski czy parówki. Ale jeśli tylko naciśniesz palcem na te kiełbaski, natychmiast zaczną się rozpadać w twoich rękach. Nawet zwierzęta nie jedzą takiego mięsa. To samo dzieje się z innymi produktami mięsnymi z taniego segmentu cenowego. Так, сегодня рискну попробовать сосиски аппетитные за 30 рублей. Смотрите, когда я погрел, она, видите, вообще разваливается вот так вот. Как желе такое. Горячую что-то не хочу есть. Попробую холодную. Честно, вообще невозможно есть. Такое ощущение, как будто какой-то паштет дешевый, а не сосиски. Oczywiście można kupić droższe mięso, ale gdy kraj ma takie niskie standardy jakości, drogie mięso może mieć ten sam nieprzyjemny smak. Dlatego, kiedy przyjechałem do Polski, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem w sklepie, było porównanie jakości tanich kiełbas w Polsce. Kupiwszy najtańsze, byłem zaskoczony, że smakowały jak drogie kiełbasy w Rosji. I zauważyłem, że nie tylko mięso, ale także produkty mleczne ma podobne sytuacje. Na przykład jogurty w Polsce uważam za najlepsze, jakie kiedykolwiek jadłem. Na przykład jeśli weźmiesz jogurt z taniego segmentu cenowego w Polsce, jego smak jest dokładnie tak samy jak drogich jogurtów w Rosji. No i oczywiście myślę, że nie warto mówić o jakości taniego jogurtu w Rosji, już wszystko rozumiecie. Zauważyłem to samo z mlekiem. Na przykład 2% tłuste mleko w Rosji wydawało mi się całkiem smaczne, ale kiedy przyjechałem do Polski i spróbowałem go tutaj, zdałem sobie sprawę, jak naprawdę smakuje takie mleko. Natychmiast przypomniałem sobie słowa mojej babci, która mieszka na wsi i pije mleko, które dostaje od swoich krów. Zawsze mówiła, że mleko w sklepie to zwykła woda, a nie mleko. A po przyjeździe do Polski zrozumiałem, o czym mówiła. Teraz porozmawiajmy trochę o warzywach. Warzywy w sklepach w Rosji mają bardzo wysoką cenę, a ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego państwo pozwala na sprzedaż tak niskiej jakości towarów. Pomidory są jak plastik, prawie nie czuję smaku pomidoru, a ogórki są jak guma i mają taki gorzki smak. Dlatego w Rosji prawie każdy ma dacia, to jakby wiejski dom, w którym każdy uprawia własne ogórki, pomidory i jagody i tak dalej. A jeśli nie masz wiejskiego domu, zawsze możesz kupić warzywa od babć, które sprzedają świeże warzywa tuż przy wejściu do sklepu lub na targu w twoim mieście. Co więcej, ten złej jakości produkt znajduje się na półkach przez bardzo długi czas, a nawet po upływie terminu przydatności do spożycia sklepy nie usuwają go z półek, tylko płacą inspektorom za milczenie i kontynuują sprzedaż tego produktu. W rosyjskim YouTube od 10 lat wiele osób nagrywa filmy o tym, które sklepy sprzedają przeterminowane produkty i w jakich ilościach. Я, наверное, не так часто вижу магазины, где детское питание бывает просрочено вот в таком количестве. И я не знаю, с чем это связано. Ну, я считаю, что это безалаберность сотрудников. По-другому это назвать никак нельзя, потому что вот здесь, там, детское питание, которое в прошлом году просрочено, это ужасно. Это просто... Ну, у меня нет никаких слов и эмоций. Ну, в принципе, мы не торопимся никуда. Давай еще помогу. Не, мы можем здесь долго стоять. Можем еще пособирать просрочку.
А зачем вы себя так ведете? Вы думаете, не слышно то, что вы говорите? Я прекрасно слышала то, что вы говорите. Этого не все равно. Ты ёб, Макарёк, можно, пожалуйста, аккуратнее? Это вот что, можете успокоить? Бля, ты что делаешь? Они что, между собой уже позируют? А вы можете успокоить своих ребят или нет? Или для вас это норма, вот такие вот развлечения? Здравствуйте. Здрасте. А у вас есть просрочка? У нас, ну, видимо, есть и соглашение. Узнаете? Я не хочу снимать. Не хотите? Я запрещаю себя снимать. А почему? Убери с ней, уберите камеру. Вы что? Вы куда? Вы куда убегаете? Ром! Убегай. Беги, беги. Отдайте, пожалуйста, там товар. Женщина? Вы что творите? Вы что творите? Вы что творите? Они неадекватные. Да ладно. Jako osoba, która przyjechała z Rosji, odczułem bardzo wysoką jakość żywności w Polsce i byłem zaskoczony, że nawet najtańsze produkty są bardzo smaczne. W Rosji chyba tylko ziemniaki w sklepie są dobrej jakości i jest to jedyna rzecz, którą można kupić i nie bać się o swoim zdrowiu. Chciałem powiedzieć kilka słów o owocach jeszcze. Nie zauważyłem dużej różnicy w jakości owoców w Rosji i w Polsce. Jedyna różnica jest taka, że czasami jak kupowałem jabłka w Rosji, to mogłem, wiecie, to jakby zwymietować z powodu dużej ilości wosku, tego wosku na jabłkach, którym je nacierano, żeby chyba dłużej się nie psyły i miały wygląd nadający się do sprzedaży. W Polsce jedzą jabłka, zawsze czułem siebie dobrze i nie miałem żadnych problemów zdrowotnych. Ponieważ w Rosji absolutnie wszystko je się z chlebem, jakość chleba jest tam bardzo wysoka. A chleb jest zawsze miękki w środku i chrupiący na zewnątrz. Ale nawet w Polsce, kupując chleb w lokalnych sklepach, nie zauważyłem żadnej różnicy. Jest tak samo smaczny jak w Rosji. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym porównać, są herbatniki, cukierki i inne słodycze. W Rosji tego typu produktu również mają bardzo niski standard jakości, więc trzeba kupować droższe produkty z tego segmentu. W Polsce wszystko na półkach sklepowych z tego segmentu jest bardzo smaczne i jadalne. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że w Rosji ten standard jakości bardzo niski, że niemożliwe jest spożywanie produktów w niskiej cenie, podczas gdy w Polsce niska cena nie oznacza niskiej jakości. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku, dziękuję bardzo za subskrypcję na mój Patronite i do widzenia wszystkim.